Sztuka artystów nieuczonych jest ciągle żywym źródłem interpretacji, o czym można było się przekonać, oglądając wystawę Z potrzeby serca – Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej. Kierujący się mądrością życiową i wielką wrażliwością, czasem radością i prostotą dziecka, inni opowiedzieli o swoim Bożym Narodzeniu. Wydawać by się mogło, że bożonarodzeniowe przedstawienia nie mogą już niczym nowym zaskoczyć. Takie przekonanie zmienia wystawa, która prezentuje wielowątkowy zestaw prac wybitnych artystów tego nurtu z całej Polski, obalając jednocześnie stereotypowe opinie o ich twórczości. Klasyk polskiej sztuki naiwnej, Nikifor Krynicki, wybitny kolorysta, znany głównie z akwarel i rysunków architektury miejskiej, bardzo rzadko podejmował temat Bożego Narodzenia. Na wystawie reprezentowała go unikatowa dwustronna akwarela, na rewersie której znalazła się Święta Rodzina. Swoistym ewenementem pośród znacznego dorobku Stanisława Zagajewskiego, podziwianego za monumentalne ołtarze o tematyce religijnej i animalistycznej, jest mała gniana szopka, która reprezentowała na wystawie tego wybitnego artystę z kręgu Art Brut. Władysław Luciński z Rudy Śląskiej, malarz ludzików, znany z oryginalnego przedstawiania bezimiennej zbiorowości ludzkiej, tłumu spieszących się gdzieś miniaturowych postaci, stworzył z ich udziałem zaskakującą barwą, widowiskową kompozycję pod tytułem Boże Narodzenie. Obraz z gwiazdą Bazylego Albiczuka pozwala spojrzeć na sztukę artysty na nowo. Ten podlaski Nikifor, ceniony malarz natury, kojarzony przede wszystkim z cyklem Ogrody, w których przedstawił własny przydomowy ogród o różnych porach dnia i roku, sięgnął po rodzime zwyczaje bożonarodzeniowe, prezentując je na tle zimowej, nastrojowej aury. Całkiem inne Boże Narodzenie zaprezentował Stanisław Żywolewski z Hajnówki. Artysta podejmujący ważne tematy współczesne i uniwersalne z akcentami filozofii chrześcijańskiej. W kontekście dramatycznych wydarzeń politycznych pokazał święta z 1981 roku podczas stanu wojennego z symbolicznym pustym żłóbkiem i kolędnikami z czerwoną gwiazdą, na której widnieje sierp i młot. Przede wszystkim niesamowite wyczucie kolorystyczne, ale także taka swoista, jedyna w swoim rodzaju forma wypowiedzi tych artystów, bo tak naprawdę każdy z nich poprzez swoje doświadczenia życiowe próbuje też jak gdyby przekazać w swoich pracach, w swoich rzeźbach, w swoich obrazach właśnie pewne przemyślenia, lęki, obawy, a więc to wszystko, co drzemie w nich samych, w ich wnętrzu. I właśnie tą wrażliwość bardzo dokładnie widać poprzez pewne właśnie prace, które są tutaj pokazane. Tradycje kolędnicze zaprezentowane bez patosu i wzniosłości, a z odrobiną szyderstwa i absurdu, znalazły się u Krzysztofa Websa. Śląski artysta, znany ze skłonności do karykaturyzowania, przedstawił bijatykę kolędników w zabawnym obrazie Szarpaczka. Interpretacja osobista wydarzeń biblijnych każe niekiedy artystom samorodnym przedstawiać postać dzieciątka Jezus w żłóbku nie jako niemowlę, lecz dziecko większe i starsze. Ten sposób przedstawienia znalazł się również w obrazowaniu samej Świętej Rodziny oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, będącym kontynuacją sceny Bożego Narodzenia. U Jędrzeja Wawry śpiące dzieciątko dodatkowo przedstawione jest z koroną cierniową i barankiem, co jednoznacznie przywołuje na myśl dorosłe życie Jezusa, późniejszą mękę i ofiarę Zbawiciela. Tradycyjnie przedstawiana scena narodzin Jezusa z Maryją i Józefem przy boskim niemowlęciu rozgrywała się zazwyczaj na tle zadaszonego budynku w rodzaju szopy lub kunsztownej architektonicznie budowli, nawiązującej do szopek krakowskich. U Mariana Grabowskiego, czyli bronowickiego Nikifora, niechętnie pokazującego swoje prace szerszej publiczności, szopka została umieszczona w bogato ornamentowanym dzbanie. Do innego patrzenia na Boże Narodzenie zmuszają rzeźby Romana Śledzia, znanego z ekspresyjnych, emocjonalnych prac. W jego szopce nie znajdziemy nic z radosnej i podniosłej atmosfery tego wydarzenia. Sylwetki świętych pochylonych nad dzieciątkiem wyrażają sugestywnie zatroskanie, wręcz smutek i obawy o przyszłość. Przesycone ekscytacją przedstawienie szopki wykonane zostało przez Marię Wnękową, zwaną Nikiforką. Artystka, nękana głosami z nieba, wprowadza nas w przestrzeń wypełnioną istotami nie z tego świata. Stąd wszechobecność aniołów,
i przenikanie się świata rzeczywistego z nieziemskim w jej pełnym wymowy obrazie Chopina. Pokłon Trzech Króli w sposób szczególny działał na wyobraźnię samorodnych artystów, którzy czasem skupiali na nich wyłączną uwagę. Praca Trzej Królowie Władysławy Iwańskiej jest malarską opowieścią, serią obrazków ułożonych w określonej kolejności i wypełnionych treścią jak na kolejnych stronach książki, gdzie monarchowie są najważniejszymi jej bohaterami. Z kolei scena z życia świętej rodziny, ucieczka do Egiptu, widziana oczami Marianny Wiśnios, odbiega od utartego wyobrażenia o niej. Artystka nie powiela schematu przedstawiającego świętego Józefa i Matkę Bożą z Dzieciątkiem, siedzącą na osiołku, ale go rozwija i kontynuuje. Wiele niebanalnych, nowatorskich i czasem niespodziewanych bożonarodzeniowych przedstawień, także metaforycznych, zostało pokazanych wśród silnie zindywidualizowanych, intuicyjnych prac artystów nieprofesjonalnych, obrazujących święte postacie i wydarzenia w kontekście Bożego Narodzenia, jak również świąteczne zwyczaje i tradycje różnych regionów Polski. Wystawie towarzyszył katalog, przybliżający sylwetki wszystkich twórców nieprofesjonalnych, których prace znalazły się na wystawie. Na ekspozycji pokazano też filmy prezentujące twórczość Nikifora i Zagajewskiego, Taki Świat oraz Ars Mea Lux Mea, wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Artyści nieprofesjonalni opowiedzieli o Bożym Narodzeniu z potrzeby serca, każdy z osobna, w jedyny dla niego sposób. Pojawiające się wątki wspólne, powtarzające się, zaczerpnięte z religii i polskiej kultury, są pełne szczerej wypowiedzi o tym, co dla twórcy ważne. Ich interpretacja wzrusza, czasem zdumiewa, zawsze pobudza do refleksji. Przeszło 100 prac bożonarodzeniowych, które znalazło się na ekspozycji z potrzeby serca, Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej, było znaczącą częścią bogatego dorobku nieprofesjonalnej sztuki, pokazującą nieszablonowo temat Bożego Narodzenia. Wystawa stanowiła ważny przegląd interpretacji wydarzeń biblijnych oraz świątecznych zwyczajów, jak również twórczości polskich uznanych artystów nieprofesjonalnych, pochodzących z różnych środowisk i regionów, pozwalając spojrzeć szerzej na ich dorobek artystyczny.